tym budynku Polsatu i w tej chwili chcę złożyć pisma i przed chwilą mi pani odmówiła odebrania i chcę do pani recepcjonistki. Czy pani odbierze? Ja pani nie kameruję, ja na razie pisma filmuję i chcę usłyszeć, że pani odmawia, tak? Bez komentarzy. To proszę się odsunąć, ja tu filmuję, że to jest Polsat. Że jestem... Nie, no to ja tu też. To. Pan ma zakaz filmowania, bo jest taka jest, to jest takie jest. A to proszę policję, nie ma, to proszę policję wezwać. Panie, nie może pan tutaj w prywatnym tym, bo pan u siebie w prywatnym może pan robić co zechce. A to jest prywatna stacja i proszę to zachować. Tu jestem w Polsacie. O, ja proszę. Już raz panu mówię. I w biurze odmawiają odebrania mi tych pism. Proszę. Pani nie cuduje tu z tym. Ja nic nie cuduję. Tylko proszę zachować. Tak. Siąść sobie tam i na kogo będę czekał? Niech mi pan powie, na kogo będę czekał? Jeśli w tej chwili przyszła z redakcji Państwo w państwie i powiedziała, że to nie jest ich. A to jak nie jest, to proszę pana. A no widzi pan. To dlaczego pan? A bo to jest mowa bandycka. Ale dlaczego pan zmusza kogoś do czegoś, kto nie chce wziąć? A no bo to jest mowa bandycka. Zmusza? Proszę, bo to jest mowa bandycka. Proszę się zachować. No jak, jeśli ja pismo. Pana, bardzo proszę. Proszę, a chce pan mnie szarpać? Nie, ja pana nie szarpię. A to proszę wezwać policję, a ja sam nie wyjdę. Żeby pan zrozumiał mnie. Proszę wzywać policję. A ja w tej chwili filmuję, że w Polsacie jestem, chcę złożyć pisma, a mi odmawiają odebrania. Bo to jest bandycka zmowa oligarchii. Nie chcą odebrać pism, proszę bardzo. Redakcja Państwo w państwie oraz redakcja tych, co mają wiadomości. Redakcja wydarzeń. Czyli co? Wychodzę, nie odbieracie, tak? Pójdzie w internet. Już ma pan nagrane. Tak, mam nagrane. No i dziękuję. No właśnie, i to pójdzie w internet.